Dobra, mamy pasek. Trochę nam się rozwarstwił, dlatego spróbuję go skleić i dorobić dziurkę. Mamy taki klej. Dobra, próba sklejenia paska zakończyła się fiaskiem. Teraz wypróbuję dwa sposoby na zrobienie dziurek. Jeden to będzie wiercenie, a drugi za pomocą dziurkacza z Lidla. Realnie najlepszym sposobem, żeby uzyskać centryczność i odpowiednią odległość, to jest przyłożenie paska, żeby dwie dziurki się pokrywały. Można czegoś użyć, żeby przełożyć przez dwie dziurki. Tutaj mamy od razu wyznaczony środek. Wiertło trójeczka. I mamy dziurkę. Dobra. Powiększymy do czwórki. Dobra, w razie czego rozwiercenie na czwórkę jest ok. Dobra, robimy następną dziurkę. Mamy zrobiony dystans. I mamy lidlowy dziurkacz. Dobra. Rzekłbym, że dziura wykonana tym narzędziem wygląda dużo bardziej profesjonalnie niż wywiercona przy pomocy wiertarki.